Zrzeczymy więc tak. Charakterystyka demonów. Po pierwsze, demony to osoby. Osoby. To nie są siły, to nie są jakieś enigmatyczne stworzenia, czy jakieś tylko osoba. Wyobraź sobie, osoba. Mają umysł i emocje. Demony mają umysły i emocje. One myślą i czują. Nie mają miłości, czyli nie ma w nich ani grama miłości, ani grama w ogóle współczucia w związku z tym. Dlaczego nie ma w nich też miłości? Bo to jest bardzo ciekawe, bo nie ma w nich prawdy. W demonach nie ma prawdy. Demon jak ci coś mówi, rozumiesz, to on kłamie. Nawet jak ci powie rzecz prawdziwą, to też kłamie. To jest tak jak z grzybami w lesie. Wszystkie grzyby są prawdziwe, ale nie wszystkie jadamy. Co robią dalej? Demony zwodzą. Zwodzą, czyli one w ogóle nigdy nie są prostolinijne. Rozumiecie? Jeżeli w ogóle w życiu będziesz widział rzeczy zagmatwane, to możesz mieć podejrzenia, że są natury demoniczne. Zagmatwane kontakty, zagmatwane nauczania, zagmatwane w ogóle koncepcje. Rozumiecie? Zagmatwane. Jak się czujesz? Niech pomyślę. Rozumiesz? To nie jest normalne, to jest demoniczne. Dalej, one dręczą, udręczają człowieka, ponieważ działając negatywnie na człowieka, udręczają go. Kradną, zabierają wszystko, co mogą. Demon nigdy nic nie da, a zawsze wszystko będzie chciał zabrać. Niszczą dalej. Wszystko niszczą wokół siebie. Nie ma czegoś takiego jak demon, który nie zniszczy. Nawet kiedy demon jest wyrzucony, to miejsce, w którym demon przebywał, jest jakoś zniszczone. W mniejszym lub większym stopniu. Dalej co robią? Zabijają, zabijają. Demonowie, jeżeli ludzie się poddają, to demon potrafi zabić również człowieka, jeżeli człowiek temu się podda. Nie każdy rodzaj demona zabija, ale są takie, które zabijają, mają w tym upodobanie, ale demony też zabijają różne rzeczy w ludziach. Różne rzeczy. Różne elementy psychiki. Ogłupiają też. Ludzie działający pod wpływem sił demonicznych. W ogóle mówisz do nich, ja czasami zastanawiam się tak, mówię coś do kogoś, jakąś elementarną prawdę. I mówię do kogoś, rozumiesz mnie? A ja jestem naprawdę prosty w zrozumieniu. A on mówi, no wiesz, ale ja mam takie zdanie, mówię, ale posłuchaj mnie teraz. Prawda jest taka i taka. No tak, ale ja mam takie zdanie. No i teraz, przecież to jest demoniczne. Ja mówię, jaka jest prawda i normalny umysł, rozumiesz? On tą prawdę uzna. Ale jeżeli na przykład dla kogoś prawda jest relatywna, to to jest demoniczne. Wiecie o tym? Każdy człowiek, dla którego jakaś prawda jest relatywna, czyli on sobie ją przyjmuje lub nie i to dla niego nie jest problem, to to są rzeczy natury demonicznej w ogóle. Rozumiesz? Niekoniecznie, że tam demon mieszka, ale demon wpływa na tego człowieka. Zaciemniają demoniczne siły ludzi. Powodują, że ludzie nie widzą różnych rzeczy. Nie kojarzą prawidłowo. Demony krzywdzą człowieka. One lubią grzech. Lubią. One zmuszają. To bardzo fajnie się rozpoznaje demoniczne siły po tym, że one zmuszają człowieka. Ja zawsze mówię, czy robisz tą rzecz absolutnie pod kontrolą własną, czy coś ciebie do tego zmusza? Czy jesteś zmuszony do czegoś? Czy czujesz przymus jakiś wewnętrzny? Prawda? To się bardzo łatwo, naprawdę można rozpoznać, czy mam kontrolę nad tym, czy nie mam nad tym kontroli. Manipulują też demony, zawsze. Nigdy jakby w taki prosty sposób, one zawsze mają powikłane toki myślowe i powikłane uczucia. One bardzo mają powikłane te rzeczy. Kłamią, demony zawsze kłamią. Zawsze kłamią, pamiętajcie. Jak wchodzą demony? Kolejna rzecz. Po pierwsze, najszersza furtka wejścia demonów do życia człowieka to niewiedza. Czyli arogancja na poznanie. Jeśli nie wiesz czegoś, to jesteś w tej dziedzinie bezbronny. Bezbronny. W kogo najczęściej wchodzą demony? W ludzi, którzy uważają, że nie mogą wejść demony.
Prosty jak drut. Ze mną nieraz ludzie rozmawiali. Ja uważam, że demony, że chrześcijanina demon nie może wejść. Ja mówię, jak w tobie są? Ty jesteś do uwolnienia, ty. Ja? Mówię, a ja? Ja się uwolniłem. Ja ten etap życia za sobą. Po prostu. Ja się pouwalniałem, człowieku. Ja wychodziłem wszystkimi częściami ciała. Jeśli jednym okiem mi wyszedł. Sara najlepsza to Sara nasza. Sara od małego była przy wypędzaniu demonów. Od malutkiego. Jak tylko ona wychodziła. To mnie runął ktoś na ziemię. Ona, tato, jaki to rodzaj? Sara. Gdzieś taka, jesteśmy w jednym mieście tam na Zaolziu. Prawie, że no tam jeszcze po polskiej stronie, ale ten Śląsk Cieszyński, w takim kościele uwalniamy. Stoi taka, przyszła taka babeczka, taka po 50, taka na czerwona, taka ładnie ubrana, taki żakiet. Taka babcia, taka pani. Taka bardzo fajna taka pani, tylko taka, no widać, że no z jakiejś wioski, taka, rozumiecie, ja mówię, co ona ma ta pani, no co jej, no, co takiej babeczce może być, tak? No co jej może być, no. Słuchajcie, jak ja do niej podszedłem, mówię, co ci jest? Ona mówi, jakoś tak się czuję, nie najlepiej, codziennie. Ja mówię, no, dużo mi nie powiedziała, no. Dobrze, mówię, otwórz usta, mówię, położyłem na nią rękę, a na... Człowiek zaczęła ryczeć jak lew, Sara stoi. Wiesz, taka malutka była wtedy. Patrzyła na nią. Ryczała jak lewica człowieku, nie? Wyryczała, wyryczała, usiadła. Ja mówię, lepiej. Ona mówi tak, mówię, dobrze. Się więcej nie komunikowaliśmy, wiesz, no. Wtedy jakoś nie było w ogóle. Ale Sara, ją to w ogóle nie przerażało. Sary nigdy demony nie przerażały, nigdy. Dlatego, że na przykład ona od małego miała przez nas powiedziane, że mój demon jest nieszkodliwy, Sarciu. Demon to jest demon, to nic strasznego, wiecie to. Na nią większy wpływ mogła wywrzeć osa. Ona miała większy problem na przykład z pokonaniem w ogóle osy, wiecie, w swoim umyśle niż demona, nie? Druga rzecz, druga furtka, przez który demony wchodzą, to jest grzech, przyjaciele. Czyli co to jest grzech w tej głównej formule? Robienie inaczej niż mówi Bóg. W ogóle wszystko, co jest inne niż mówi Bóg, to jest grzech. Wszystko. To nie to, że grzech to jest jakaś tam, wiecie, niemoralna tam historia, tylko nie, to w ogóle grzech to jest wszystko, co... Jak Bóg powie, idź w prawo, a ty pójdziesz w lewo, to zgrzeszyłeś. No. I koniec. Jesteś w grzechu, bo idziesz w lewo. To nie dojdziesz w dobre miejsce. Rozumiesz? I ty musisz w tej chwili pokutować z pójścia w lewo. O. I koniec. To jest grzech. W ogóle tak grzech czytajcie. Nigdy nie czytajcie grzechu, jako ja to miałem grzechu, ja mam takiego grzechu, nie mam takiego grzechu, nie mam. Ja mówię, człowieku, to nie chodzi, że grzechu, ponieważ kiedyś taki człowiek do mnie przychodzi i mówi tak, czy ty mi pomożesz? On był kiedyś u nas w kościele, potem odszedł i potem znowu przed, ja mówię, pomogę ci. A on mówi, no to dobrze, to co, mówię, ale to od czego zaczniemy? Ja mówię, od tego, czy musisz się zdecydować na to, że jak ci powiem, że masz robić pompki, na przykład, tak, to nawet nie będziesz pytał, kiedy masz przestać. No to mam ci tak zaufać? Ja mówię, do końca masz mi zaufać. Do końca. Nie zdecydował się. Ja mówię, przecież nie mogę inaczej powiedzieć. Bo ja wiedziałem, że człowiek cały czas błądzi. To są grzechy, rozumiecie? Błędy różne. A jeszcze większość chrześcijan mówi, tak mnie prowadzi Pan. Ja mówię, a masz sukces na tej drodze? Bo na tyle, na ile ja znam Pana, to Jego wytyczne doprowadzają do sukcesu, tak? No przepraszam. Niech Pan mówi do ciebie, idź tam, bo ty na pewno tam coś znajdziesz, ok? Ale jak ty tam doszedłeś, rozejrzałeś się i tam nie ma nic, to musisz zrobić pierwsze założenie, wiesz jakie, że to nie Pan. Tak? A drugie, proszę ciebie, to takie, że jesteś pełen zaburzeń, bo przyjąłeś nie Pana jako Pana. Po trzecie, to są traumatyczne przeżycia, psychiczne i fizyczne. Dlatego, przyjaciele, większość demonów wchodzi w ludzi do 5 roku życia.
Bo najbardziej wrażliwymi osobami na świecie są dzieci. I większość problemów, które ja przepracowuję z ludźmi, zdarzyła się w dzieciństwie. Po prostu. To w dzieciństwie nastąpiło wejście w odrzucenie, w poniżenie, tak? W szeregi załamań różnych. Największe traumy, bo przechodziły dzieci. Często jak się modlę o ludzi, Duch Święty im pokazuje moment nawet, kiedy przyszedł demon. Nieraz mówię, w imieniu Jezusa, Ty Duchu, który przyszedłeś do niej, kiedy miała 8 lat i siedziała na łóżku, na jakieś tam narzucie na przykład zielone. Mówię, wyjdź! On wtedy przyszedł do niej. Na przykład wtedy, kiedy ona poszła do szkoły, wróciła ze szkoły, a w szkole nastąpiła taka sytuacja, że ktoś jej matki ściągnął na przykład na przerwie. I to doprowadziło, proszę Ciebie, że dziewczynka na przykład otworzyła się na demoniczną siłę, bo została tak poniżona po prostu, że po prostu demon w nią wszedł. I człowieku, i potem jest masakra, no. Rozumiem. Bo ludzie to w ogóle nie wiedzą czasami, skąd coś się wzięło. To czasami był banał, rozumiecie? Banał. No niestety, tak wygląda rzeczywistość. Tak wygląda rzeczywistość. Czyli traumatyczne przeżycia psychiczne i fizyczne. Następnie załamania nerwowe. Wszelkie załamania nerwowe są potężną furtką do wejścia demonicznych sił. Następnie zmartwienia. Zobaczcie, na 5. miejscu zmartwienia. Rozumiesz? Napisałem teraz artykuł. Nie martw się, bo ci dusza zgnije. Nie martw się. Człowieku. Zmartwienia, to jest potężna dziura diabelska. Następnie czerpanie z tego świata, wzrok, słuch, przede wszystkim czerpanie z tego świata. Ludzie myślą, że bezkrytycznie mogą czerpać z tego świata, że on sobie może wrócić do domu i obejrzeć sobie jakiś popieprzony serial jak miłość na przykład. O, to nic mi się stanie, mam jak miłość obejrzę. No ty jesteś przytomny, no jak miłość obejrzę, po co? Oglądasz serial, proszę Ciebie, o szpitalu? No nie, ja nie rozumiem. No serial o szpitalu oglądasz? Po co? I o traumatycznych przeżyciach lekarzy, proszę Ciebie, miłości, pielęgniarek do ordynatorów, człowieku, no. Co Cię w tym kręci? Co Ty masz? Rozumiesz? Co masz w sobie, że wsiadasz do samochodu i włączasz muzykę świecką? Co w sobie masz? Kurczę! No i od 2001 roku taka rzecz do głowy nie przyszła, że ja wsiadam do samochodu i włączam sobie radio. Rozumiesz, o co chodzi? To trzeba mieć w głowie sprężynkę jakąś normalnie. Jak można? Ktoś powie, no ale przecież jesteśmy wolni. Ja mówię, ale jesteśmy wolni. Właśnie jesteśmy wolni, że jesteśmy wolni i możemy wybierać teraz. Możemy wybrać sobie w ogóle. Czerpanie z tego świata przez wzrok i słuch. Ludzie, przecież jak my się osłuchujemy jakichś bzdetów, tak, to w nas pracuje później. Tak? Jak siedzisz w środowisku, które notorycznie bluzgają ludzie wokół ciebie i ty tam siedzisz, bo to ci, i tam możesz iść gdzie indziej. Bo jak ty nie możesz iść gdzie indziej, to ty bierzesz na tym autorytet i sobie żyjesz, tak? Ale jak ty możesz iść gdzie indziej, ale ty tam siedzisz i masz jak. No co to jest? No to jest otwarcie się na demony. Tak? Następnie zabawy z magią. Wszelkie. Również bycie na terytorium, gdzie magia jest uprawiana. Jakiekolwiek zabawy z magią są wejściem sił demonicznych. Nieraz mieliśmy przypadki. Ktoś mówi, ja mówię, miałeś kontakt z magią? Nie. Ale kiedyś tam siedzieliśmy i się bawiliśmy na przykład, bo tam oni wywoływali duchy. I przyszedł duch, no przyszła babcia tam, kolegia. Mówię, chodź, do uwolnienia jesteś. Babcia przyszła. Mówię, co ci się stało od tamtej pory? Jakoś się skupić nie mogę. 15 lat on się skupić nie może teraz. Rozumiesz? Duchy geriatryczne do niego przyszły. Następnie nieskładanie swojego ciała w ofierze. Potężna furtka demoniczna. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Co masz zrobić? Poświęcić wszystko Bogu. Twoje ciało należy do Pana.
ręce, nogi, oczy, uszy. Wszystko. Nie składanie swojego ciała w ofierze, nie oddawanie siebie, rozumiesz, na służbę Bogu jest furtką demoniczną, to jest furtka demoniczna. A mnie nawróciłeś się i co ty robisz? Siedzisz w domu? Po co tam w tym domu siedzisz? Po co? Składaj siebie na rzecz Królestwa. Paweł o tym mówi. Tak jak członki swoje oddawaliście na oręż niesprawiedliwości, tak oddawajcie na chwałę Boga teraz. Tak samo, z taką samą gorliwością. Jak co piątek szedłeś imprezować, tak? To teraz co piątek na ewangelizację. Piątek jest piątek. No tak? Coś się zmieniło w piątku? Nic. A ty się zmieniłeś. Proste. Ja to ludzie mówią, co robiliście w piątki zazwyczaj? Chlanie, tak? A teraz mówię, ewangelizacja. Po robocie, pryszniczyk, idziemy głosić. A ty masz do roboty. Poleżeć, to w niebie poleżeć. Później. Następnie, brak pielęgnowania relacji z Bogiem. Brak pielęgnowania relacji z Bogiem powoduje, że otwieramy się na byty demoniczne. Następnie, rzucenie przekleństwa przez osobę mającą autorytet w twoim życiu lub przez czynnego sługę szatana. Tak zwane przekleństwo pokoleniowe. W ten sposób wchodzą też demoniczne siły. Przekleństwo może rzucić na ciebie świadomie lub nieświadomie jedynie ktoś pod czyim autorytetem jesteś. Nikt inny rzucić na ciebie przekleństwa nie może. Często mnie ludzie pytają, o czy on mógł na mnie rzucić przekleństwo, w ogóle tamten, ja mówię, ale kto to dla ciebie jest? No nikt, sąsiad. Mówię, to nic. Nie mógł zrobić, bo przekleństwo bezpodstawnie wypowiedziane ulatuje jak ptak przy powieści Salomona. Tak? Ale jeżeli się miało rodziców na przykład i rodzice cię przeklinali od małego, tak? No to jest przekleństwo. Na przykład kupa kobiet ma problemy natury, ma problemy z drogami rodnymi na przykład. Kłopoty z jajnikami, z macicą, z innymi rzeczami. Dlaczego? Bo przeklemy swoją miesiączkę, jak były małe. Pojawiła im się pierwsza miesiączka w życiu i od razu przeżyły jakąś traumę, bo nie były prawidłowo poprowadzone przez rodziców i to, że one miały tą miesiączkę, to doprowadziło do tego, że one negatywnie do tego podeszły. I zaczęły negatywnie mówić na temat tego zjawiska. W wyniku tego się przekleły. W wyniku tego zaczęły przychodzić demoniczne siły i na przykład okazuje się, że babeczka ma raka na jajniku. I nieraz tak było, że się modliłem, ja łamałem przekleństwo pokoleniowe i to było przekleństwo, które było wynikiem tego, że ona sama się przekleła, jak była dzieckiem jeszcze. Albo na przykład przeklął ją ktoś, prawda? Po prostu. Było świadectwo, że mąż, na przykład mężowie świetnie przeklinają swoje żony, oni są zawodowcami. Na przykład. Mąż jest głową żony, on przychodzi i ją przeklina. Był kiedyś zawodnik, co ciągle przeklinał swoją żonę. Wiecie, jak on ją przeklina? W ten sposób mówi, ty nic nie umiesz ugotować. W ogóle byś, człowiek, masz pojęcie o gotowaniu? Twoje jedzenie to człowieku, to od tego można w ogóle człowieku wrzodów dostać. Zgadnijcie, co mu się stało, dostał wrzodów. Przeklinał własną kobietę, która mu robi jedzenie. Im więcej ja tego jedzenia, tym większe wrzody mu rosły. Rozumiesz? Tak się załatwi człowieku. Na przykład. Czujesz, w ogóle to jest szok. Kiedyś ojciec przeklął swoją córkę, było też świadectwo, jak się pojawił jej trądzik w ogóle, tak? Zaczął z niej szydzić i przeklął, mówię, ty całe życie będziesz te krosty miała. Ona tak się na to otworzyła, że przyszedł demon i doprowadził do tego, że miała zniszczenia skóry przez wiele lat. Dopiero została uzdrowiona, nie wiem, 20 czy 30 lat później. Już ze rzeczy związanych w ogóle z jakimiś chorobami skóry, nie? No tam przyszedł demon. Bo to jest potencjał, to jest siła, kiedy autorytet nad tobą coś wypowiada. A ilu pastorów przeklęło w ogóle ludzi w kościołach? Człowieku. Jak ja byłem w takim kościele kiedyś, a pastor mówi tak. Kochane moje owieczki, tak jak was ochrzciłem, tak was chcę pochować. No. Ja w ogóle mówię. Pochować mnie chcą. Dopiero co tutaj świeżo jestem w tym całym interesie. No wiesz, on już mówię, kurczę, trzeba zwijać żagle, mówię tutaj. No.
Następnie lęk, wielka furtka dla diabła. Lęk. Ile to demonów przez lęk przyszło. Następnie zły język, język, język to jest taka potężna siła, przecież nim błogosławimy, nim przeklinamy, nim otwieramy potężne furtki demoniczne. Ja mówię do ludzi, nie mów tak. Mówię, co ty o sobie mówisz? Często jak pracuję, to mówię, jak ty, co ty o sobie mówisz? No ale jak to o sobie? Ja mówię, co mówisz o sobie, fizycznie o sobie mówię. Na przykład, co mówisz o sobie, jak stajesz przed lustrem? No tak nie staje. Ja mówię, to dziś zaczniesz. Czy pójdziesz do łazienki, tu staniesz tak przed lustrem. To jest piękna, cudowna, a Cindy Crawford jest pętak przy nim. To będzie twoje wyznanie. Taka praca domowa. Cały tydzień wyznawania przed ciebie tego, że jesteś piękna, cudowna, wspaniała i super. W ogóle wszystko masz i tu dobrze. Dlaczego? Bo ona wzięła się językiem, bo przeklinała. Ona ciągle chodziła, za gruba jestem, za chuda jestem, za tłuste włosy, za małe włosy, za duże włosy. Rozumiesz? Ciągle za coś, coś nie tak. Jak można tak żyć? To mam takie, to mam takie. Zobaczcie, co ludzie robią. A demony szukają. Obejrzyj sobie Władcę Pierścieni, one po węchu szły. No, trolle. To trolle. Następnie, przeciążenia psychofizyczne. Czy wy w ogóle wiecie, że funkcjonowanie w stresie powoduje, że demony do ciebie przychodzą? Ile to stres wykończył ludzi? Ludzie, no stres! Kortyzol w tkankach podniesiony, aż się nosem ulewa. I ludzie tak żyją i tak funkcjonują. Ja mówię, dlaczego ty w ogóle nie każesz, żeby ci się kortyzol opuścił? No? Przecież ty nakaż kortyzolowi, żeby ci spadł. Ty powiedz w imieniu Jezusa, kortyzol ty spadaj do takiego stanu, takiego cię Bóg powołał w tych tkankach. Połóż te rękę na głowie, powiedz endorfiny, wydzielajcie się teraz, mówię, w imieniu Jezusa. Odrzucam, odpycham stres od każdego fragmentu mojego ciała. A ludzie żyją w stresie, człowieku. Chodzę elektrycznie, zatem podchodzę, dotykam się tego, co ty tak mówię, spięty jesteś. We mnie plecy bolą. Ja mówię, jaki ty zestresowany jesteś, człowieku. Zobacz, co ty masz zrobione, człowieku, w ogóle ze sobą. Czy to jest potężna droga dla sił demonicznych. Przeciążenia psychofizyczne. Również na przykład to, że nie dbają ludzie o siebie. Nie śpią na przykład. Pamiętacie, co się Eliaszowi przydarzyło? W ogóle jak przekopałem? Tutaj ściąga, w ogóle nie pada tam chyba 23 lata deszcz w Izraelu. On ściąga w ogóle słowem, w ogóle wiary, deszcz z nieba, tak? Za chwileczkę biegnie w potężnym namaszczeniu tak szybko, że przegania rydwan. Sprawdziłem, to koń biegł przynajmniej 40 km na godzinę, więc ten zasuwa jak dziki, czego 40 km na godzinę leci Eliasz. Przegania tego Achaba, rozumiesz? Czyli jeszcze szybciej niż te 40 na godzinę, tak? Przylatuje tam na jakieś miejsce i wiecie, co się od razu, co się zaczyna z nim dziać? Zaczyna się modlić, mówi, Panie, zabierz mnie z tego świata, bo mnie Jezabel zabije. Dlaczego? Co się z nim dzieje? Czy Bóg w jakikolwiek sposób mu tłumaczy tam coś? Nie. Pamiętacie, co do niego mówi? Prześpi się i zjedz. Kazał krukom mu mięso przynosić. Wiecie, o co chodzi? Potrzebował aminokwasów i słów. Proste jak drut, bo Bóg jest mądry. Dlaczego go demony zaatakowały? Bo mu BCA zabrakło. I snu mu zabrakło. Przeciążenie psychofizyczne. Przeciążenie psychofizyczne. Trzeba dbać o siebie. Trzeba dbać o siebie. Trzeba dbać o dietę, trzeba dbać o sen. Następnie stosunki seksualne i związki dusz. Furtka demoniczna. To jest pomoc demoniczny. Ludzie, którzy mieli różnorakie stosunki seksualne i związki dusz, bo to nie jest tylko stosunek seksualny. Niewiele się różni odbycie stosunku seksualnego, tak, od emocjonalnego związku duszy. To jest
bardzo podobna furtka demoniczna. Jeśli angażujesz się emocjonalnie w kogoś, kto miał różne jazdy demoniczne, rozumiesz? To demoniczne siły zaczynają sobie przechodzić do twojego życia i ludzie nie wiedzą, dlaczego coś im się dziwnego dzieje. Na przykład ja nieraz miałem sytuację, ktoś przychodzi i mówił, wiesz, mówię, ja mam ciągoty homoseksualne, a ja nigdy nie miałem w ogóle stosunków z tym homoseksualnych. Ja mówię, a miałeś, mówię, dużo normalnych stosunków z kobietami? No tak, ja mówię, a duchy homoseksualne działały przez którąś z nich. Ty mogłeś nigdy nie mieć zjawisk homoseksualnych, ale poprzez to, że miałeś kontakt seksualny z taką, a z taką osobą, a ona miała zjawisk homoseksualne, to na ciebie przelazło. I teraz masz zajaweczkę, o właśnie. Takie coś masz. Chodzi, że ci się chłopy podobają. I nie wiesz dlaczego. Podchodzi kiedyś do mnie człowiek i taką rzecz mi mówi. No? Mówi mi, podobasz mi się. No, mówię, jesteś do uwolnienia. Mnie to nie przeszkadza, mówię, ja cię uwolnię. A mnie jeszcze inne rzeczy powiem, już mi powiem. To są fundamentalne rzeczy, co wam mówię. Są furtki, furtki, furtki. Jeżeli zamkniesz furtkę, jeżeli oczyścisz przestrzeń życiową, to demon nie ma do czego przyjść, rozumiesz? On nie ma do czego przyjść. To jest ściema, że jak będziesz służył Bogu, one cię będą ścigać. One cię w ogóle nie będą ścigać. Jak tam nie ma do czego podejść, to cię będzie ścigało. To nie ma żadnego czat komando z piekła, które jest specjalnie oddelegowane na przykład do niszczenia ewangelistów. To są głupoty, albo grupa do niszczenia proroków. Specjalne demony, one tam ich męczą. No nie męczą. Prorok jest zaburzony, to przychodzą demony. Tak? Jak prorok jest normalny, ma poukładane wszystko jak trzeba, to nie przyjdą demony, bo do czego one mają przyjść? Tak? Prawdą jest to, kiedy wchodzimy w demoniczną sferę, na przykład, że uwalniamy innych ludzi, głosimy Ewangelię innym ludziom, pomagamy innym ludziom, bo na przykład to jest coś takiego, że ty uwalniasz od demonów jakiegoś człowieka, tak? I jeżeli ty uwolnisz go od tych demonów, to one są w pewnym sensie rozdrażnione i ty możesz odczuć, że one cię atakują, tak? Ale jakie to atakowanie, no przecież jak pies z wybitymi zębami, bez przesady, tak? Też won, z duchowego pyłu się odmywam w krwi Jezusa i idę dalej, tak? Się wcale nie zastanawiam. Krew Chrystusa wstawia się za tobą w niebie ustawicznie. Rozumiesz? Żadne środowisko demoniczne nie jest w stanie cię zdominować, jeśli ty się na nie nie otworzysz. W Holandii, w jednym kościele, nawróciła się taka murzynka, nieduża taka babeczka. Jak ona zaczęła iść, słuchajcie. Dobrała sobie taką drugą i we dwie jeździły do Amsterdamu, one były z Amsterdamu, jeździły do Amsterdamu i one chodziły do coffee shopów, do tych tam, co się jara, no nie? I one tam wchodziły. Chodziły sobie, brały sobie jakąś tam kole czy coś i siedziały tam sobie. A tu najarane w ogóle, rozumiesz, wiesz, jak w ogóle, wie, na Kongo. W ogóle one tam sobie siedziały, popijały. No i oczywiście co? No dwie kobiety, samotne, ale zawsze ktoś się zaczepiał, no nie? One w ogóle tak ewangelizowały. Czekały, aż ktoś się zaczepi i głosiły im Chrystusa. I kiedyś jest sytuacja, że taki jeden nawalony tam gość, dopiero te bąko tam postawił, tam podchodzi do niej, ty tam, wiesz, no nie? I ona do niego, wiesz, wstała się, a długo to taka malutka. I ona do niego mówi, czy spotkałeś Jezusa? Ona, co mi tam o Jezusie? I tam do niej wyciąga rękę, tak? A ona, w imieniu Jezusa, bicz! Tak? Jakiego wyrwało, wpadł w te bongo, wylądował pod stołem, tak? Ona usiadła, dalej siedziała. I one non-stop takie akcje miały. Chodziły w najbardziej takie miejsca w ogóle zademonione i nic ich nie ruszało. Bo dlaczego miały ich coś ruszyć, jak one nie miały dziury, tak? Co tam może wejść? Nic tam nie może wejść. Nic. Mnie kiedyś Duch Święty pokazał, jaka to jest odporność człowieka, rozumiesz? W którym mieszka Duch Święty. Jak wielka odporność jest. Siedziałem w więzieniu i zacząłem przyprowadzać w tej celi, w której siedziałem, człowieka po człowieku do Jezusa. Przyprowadziłem część tych więźniów z tej celi.
zaczęło być takie duże napięcie w tej celi, bo jedni byli nawróceni, inni nie. Bo jak ja byłem jeden nawrócony, to nie było napięcia specjalnego. Ale jak to się już robiło pół na pół, to było lekkie napięcie. Taki był jeden gość i mówi tak. I tam dużo wąchali amfetaminy wtedy w tej celi. I ten jeden mówi tak. Tylko na spacer wyjdziecie, święci, bo ja też na mnie święty mówili, znam ksywę święty, a potem jest święci, mówi, tylko na spacer wyjdziecie, będziecie mieli amfetaminę, tutaj mówi, we wszystkim, nie będziecie wiedzieć nawet, to będziecie naćpani. I pamiętam, wyszliśmy na spacer, taki, jaki chłopak, mówi, tak, my tak świeżo nawrócony, mówi, Artur, a jak oni mi tą amfetaminę podrzucą, wiecie, tak śmiesznie wyglądał taki wielki chłop, w ogóle wiesz, no nie, ja mówię, amfetaminę, ja mówię, uspokój się, mówię, tą amfetaminę ci podrzucą, no to ci podrzucą. Jak oni nam włożą w kanapki tę amfetaminę, mówi na przykład, no to będziemy naćpani, to będziemy tam robili. Ja mówię, ty, 16 rozdział Ewangelii Marka mówi tak, choćbyście coś zatrutego wypili, nic wam nie będzie. My możemy tego koksu nafutrować się jak dziki tam, rozumiesz? Nic nam nie będzie. Nic. Nic nam nie będzie. Nasypią nam fety w kanapkę, zjesz kanapkę, puścisz bląka i będziesz dalej się modlić w innych językach, rozumiesz, o to kaman? Rozumiesz? To nie tak działa. Kim ty jesteś? Jesteś człowiekiem, w którym mieszka Święty Duch. Przecież ty nie jesteś popierdółka jakaś. Że to człowieku coś ci zrobią, bo ci coś dadzą. Co z tego, że ci coś dadzą? W konsekwencji w tej celi wszyscy przyszli do Jezusa. Wszyscy. Nie wiem, czy oni nam coś kładli, czy nie kładli. Tak? Wiem jedno. Że wszyscy skapitulowali. Wszyscy. Klasyczne pytania, które są zadawane. A może jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak postępować z demonami? Jakub 4,7. Poddajemy się Bogu i przeciwstawiamy się diabłu. Poddanie się Bogu to świadomość, kim jest Bóg dla ciebie, kim ty jesteś Bogu. I co masz w Bogu. To jest wielka, jakby podstawowa, największa nasza broń. Nasza tożsamość w Chrystusie. To jest broń przeciwko demonicznym siłom. To jest poddanie się Bogu. Dlaczego ja chodzę taki pewny w życiu? Jestem poddany Bogu. Poddany Bogu. Ludzie, ja wyszedłem z takich rzeczy w życiu, że się w głowie nie mieści, bo byłem poddany Bogu. Z jakich ja opresji finansowych wyszedłem, jak mnie demony chciały dojechać finansowo. Ja wyszedłem z więzienia, miałem $500,000 długów. Ze wszystkiego wyszedłem. Bo byłem poddany Bogu. I druga rzecz, przeciwstawcie się diabłu, czyli zadziałajcie odwrotnie niż on wam proponuje. W myślach, w słowach, w działaniach. I bardziej szczegółowe rzeczy. Pierwszy list Piotra 5,8,9. Przede wszystkim najważniejsza sprawa, opanowanie siebie, czyli my pracujemy nad wszelką formą zaburzeń. Odrzucamy zaburzenia, leczymy się, przyjaciele, tak? Nie zostawiamy w naszych duszach ani kawałka miejsca, w których demon może żerować. Odbierzesz żer, tak? Padlinożerca będzie musiał odejść. A więc praca nad duszą swoją. Ładujemy się prawdą. Krok po kroku zmieniamy myślenie. To jest nasza robota. Nie zajmujmy się nimi. One nie są warte tego. Rozumiecie? To nie patrzmy, ale one tam, bo one są, bo one atakują. Nie. Druga rzecz. Jest napisane, przebudźcie się, czyli trwanie w przebudzeniu. Bardzo ważna rzecz. Żeby nasze życie było bezpieczne, to musimy funkcjonować cały czas w ogniu. Reinhard Bonnke powiedział, że jeżeli ty jesteś w Bożym ogniu, jesteś w przebudzeniu, tak? To jakikolwiek demon się ciebie dotknie, to się poparzy. Nie dotknie się ciebie. Będzie się bał. Rozumiesz? Będzie się bał. Po trzecie, świadomość działań diabelskich, to właśnie o tym mówimy. Kiedy trwamy w Bożej obecności, działania diabła są nam dobrze znane. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Zaczynamy widzieć wcześniej, zanim demon atakuje.
Po czwarte, mówiliśmy przeciwstawienie się diabłu, czyli stawienie oporu, stanięcie naprzeciwko, nie uciekanie. Nie uciekamy, nigdy przed diabłem nie uciekamy, nigdy. 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 Tak jak nigdy nie uciekamy przed żadnym problemem życiowym. Nie ma wycofki. Idę przez życie do przodu, zawsze do przodu. Uświadom sobie taką rzecz, za tobą już się grunt urywa. Zrobisz krok tam, to już tam się urwało. Rozumiesz, tam nic nie ma z tej. To już są zjadacze czasu za tobą. Już koniec. Cały czas do przodu. Cały czas. I kiedy przychodzą przeciwności różne i demoniczne ataki, tak? To stajemy twarzą w twarz. Nie się kulimy i Panie ratuj, Panie ratuj. Nie robimy tak. Nie. Stajemy i mówimy, jestem synem Boga. Tak? Neil Anderson, jeden człowiek z takich ludzi używanych mocno do uwalniania ludzi, on gryziony był przez demony, bo gryzły demony. Wychodził z wanny, tu się pojawiały ugryzienia. Jakaś tam w ogóle na lustrze zaparowany, wiesz, zabije cię, bo on wychodził w ogóle, ręcznik brał, wycierał się, mówi, tylko na tyle cię stać. No co to? Rozumiem, no i co? Ugryzienia znikały, napis się rozpływał. Rozumiecie to? W ogóle nie bierzemy poważnie diabła. Jeśli go weźmiemy poważnie, to on nabierze siły i rozpędu. On chce, żeby go szanować. On chce powiedzieć, tak, tak, jesteś wielki, Lucyferze. On zawsze tego pragnął. Chciał być jak Bóg, pamiętacie? On tego pragnie. Pragnie, żeby go szanować. A jak się jemu nie, dla niego jest nieważne, czy go się szanuje z takiego powodu, czy z innego. To jest uzurpator. Jemu to wcale nie przeszło. On dalej tak chce. On chce, żeby... Zobaczcie, co on do Jezusa mówi. Tyle w ogóle tysięcy lat, milionów po tym zajściu, a on do Jezusa w ogóle mówi, oddaj mi pokłon. Przecież to wariat jest normalnie. No, oddaj mi pokłon. Jego kręci to, żeby ktoś mu się ukłonił. To trzeba być prymitywem. No tak? No zobaczcie, no czysta psychopatia. Ukłoń mi się. No nie przeszło mu, ty. Z nieba wywalony. Ty, rozumiesz? Rozwałka totalna życiowa, tak? I tu przychodzi Mesjasz na ziemię, a ten z powrotem do samochodu mi się. Czyli on cały czas to ma w sobie. On chce, żeby uznać jego wielkość. A więc pierwszą rzeczą, co trzeba zrobić, to nazwać jego małość. My od razu jak robiliśmy banery, to ja mówię, panowie i panie, pierwszy baner, bo ja tam w ogóle miałem inne pomysły, tylko że jestem otoczony ludźmi mądrzejszymi ode mnie, to oni zrobili tylko to, że diabeł to pajac, nie? Bo ja im przyniosłem moje pomysły na to, co tam powinno być. Miałem na przykład, że to jest na przykład diabeł to rura. Wiesz, takie miałem różne takie pomysły bardziej kreatywne, nie? No, ja mówię, ale jesteście mądrzejsi, więc został diabeł to pajac, nie? Siedzieliśmy za gatą, po prostu, wiesz, myślimy, to my sobie się znalazłem odamy. Coś takiego, że to go w oczu. Ale pamiętam, jak jeszcze pierwszy raz wystawiliśmy ten baner, to na Starówce robiliśmy wtedy, bo chcieliśmy na Juvenalia i wiedzieliśmy tam, śpiewa Kazik, będzie śpiewał i dla studentów chcieliśmy przy studentach ustać im głosić. Ale słuchajcie, okazało się, że wtedy Platforma Obywatelska robiła, słuchajcie, no jak się to nazywa, wiec taki na Starówce. No nie? I przeszło przed nami 25 tysięcy ludzi. Przed tym banerem i przy naszym głoszeniu. I głosiliśmy do 25 tysięcy ludzi. W ogóle oni przechodzili, w ogóle Jezus żyje, w ogóle oni to cała w ogóle. No taki wiesz, od razu na dzień dobry, tylko ja się śmiałem, mówię, zrobiliśmy baner, rozumiesz? Nie? Poniżyliśmy diabła i dostaliśmy 25 tysięcy słuchaczy, żeby głosić Ewangelię. Mówię, Jezus jest wielki. Wiesz? Przez co? Przez poniżenie szatana tylko. Chrześcijanie w ogóle powinni zacząć normalnie poniżać szatana. Normalnie. Piosenki śpiewać o nim głupawe. Rozumiesz, o co chodzi? Używać wobec niego zwrotów, które są poniżające. Tak? Co jest napisane w piśmie? Pan z nich co? Co? Szydzi.
A chrześcijanie do ciebie poważnie podchodzą, diabeł, diabeł, diabeł. Nazwij go jakoś. Masz jakąś nazwę dla niego? Nie wiem. Ja na przykład kiedyś napisałem, że diabeł jest cienki, krótki jak fiutek krasnoludka. I w internecie to zamieściłem. Takiego krasnoludka to sika w nocy. I taki napis dałem. Bo taki jest. To trzeba po imieniu nazwać. Bo to jest pyszny duch. On mówi, chce być wielki. Jesteś zerem. Zerem. To musi w naszej głowie zaistnieć. Wielki jest Chrystus. Chrystus jest wielki. To jest Król Królów i Pan Panów. Rozumiecie? To musi w nas być. A jak kultura się w tobie odzywa, to pamiętaj, że kultura jest od słowa kult. To demoniczna formacja kultura. Więc nie bądź zbyt kulturalny. Następnie to jest trwanie w wierze. Trwamy w wierze. Wierzymy w prawdę, wierzymy w prawdę, idziemy jak konie. Tak? W wierze. I następnie, nie, już to powiedziałem, nie gloryfikujemy szatana. Nie mówimy, że on nas atakuje. Nie chodzimy bez przerwy, nie mówimy innym braciom, wiesz, szatan cię atakuje, zaatakujesz. Absolutnie. Jak tam u ciebie? Dziękuję bardzo, dobrze. Słyszałem, że taki miałeś ostatnio atak ciężki. Jaki ja tam miałem atak ciężki? A, aż na twardenie miałem, tak? Najcięższy atak w ostatnim tygodniu. Nie miałem ciężkich ataków, bo Chrystus jest we mnie. Nie mam ciężkich dni, nie mam trudnych chwil, nie mam trudnego czasu łaski, nie jestem załamany, jestem chrześcijaninem. Jestem chrześcijaninem. Jestem dumny z tego, że jestem chrześcijaninem. No i to jest postawa, tak, która jest postawą przeciwną diabłu. O tym powiem za chwilkę to teraz, ale teraz pytania, na które chcę, żebyście zawsze potrafili odpowiedzieć. Czy chrześcijanin może mieć demona? Jak najbardziej może mieć demona. Chrześcijanin nie może mieć tylko demona w swoim duchu, bo tam mieszka Duch Święty. Natomiast w całej swojej psychice i w całym ciele demony, w chrześcijanie demony mogą być. Dalej, czy za każdą chorobą stoi demon? Bezpośrednio. Za każdą nie. Natomiast każda choroba jest w systemie pośrednim powodowana przez demoniczne siły. Ale mniej więcej za 60% chorób bezpośrednio stoją demony. Bezpośrednio. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Ale na przykład za astmami, różnego rodzaju astmami i alergiami, ogromnej ilości przypadków zauważyłem, tak, że stoją demoniczne siły związane z odrzuceniem, które nastąpiło w dzieciństwie w wyniku tego, że dziecko widziało, jak rodzice się kłócą, źle funkcjonują, ubliżają sobie, biją się i tak dalej. Nie wiem, dlaczego to działa. Na przykład w ogromnej ilości różnego rodzaju choroby stawów, tak, są związane z demoniczną siłą nieprzebaczenia. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja tego nie umiem wyjaśniać. Wiem, że tak, ja nie mówię, że każda, bo tak nie jest. Ale duża ilość. Większość nowotworów jest natury demonicznej. Mógłbym powiedzieć, że 99%. Na przykład, nie? Także to tak jest z tymi rzeczami. Dlatego, kiedy uzdrawiamy, to musimy być też gotowi na uwolnienie od razu. Dalej, czy rozmawiać z demonami? Nie. Z demonami nie rozmawiamy. Jeżeli mamy prowadzenie, to mają nam podać swoje imię. Jeżeli nie, to z nimi nie rozmawiamy. My im rozkazujemy. Wiecie dlaczego? Demony zawsze kłamią. Ja kiedyś się wdawałem w gadki z demonami. Słuchajcie, to w ogóle to były takie jazdy, że się w głowie nie mieści, nie? Przecież wiesz, jak one potrafią szydzić z ciebie, co one potrafią zrobić, jakie one głupoty potrafią. Jakieś mówię do lata temu. Uwalniliśmy takiego człowieka, aż mnie Duch Święty teraz tak poprowadził, że go wzięliśmy takiego małego pomieszczenia w ogóle. I tam weszliśmy on i nas trzech. I tak, tam naprawdę nie było się jak ruszyć, nie?
I to dobrze, że tak było, bo bym pewnie mnie złamał nos wtedy. Ja mówię, zacząłem się modlić, nic się nie dzieje, w pewnym momencie dostaję jakieś takie wewnętrzne światło od Boga, że to chodzi o czary związane z jego babką wróżką, która wróżyła. No ja tam mówię w imieniu Jezusa, demonie, który zaczęły działać w jego życiu przez jego babkę wróżkę, wyjdź, tak? A ten na mnie spojrzał, nie wyjdę. O, mówię. Wiesz, a taki bardzo kulturalny katolik. Ja mówię, wyjdziesz. A on mówi, nie wyjdę. Ty, a ja go pytam, dlaczego nie wyjdziesz wtedy? Słowo horroru. Czujesz klimat, jeśli się sam z tego śmieje. Nie, potem mówię, no, ale tak mówię, no pytam demona, dlaczego nie wyjdziesz? W jaki kretyn w ogóle wiesz? Dlaczego nie wyjdziesz, tak? No, jak on mnie wyjaśnił, dlaczego on nie wyjdzie. Rozumiesz? To wyjaśnienie polegało na tym, że jestem kompletnym zerem, jestem dnem, i powiedział mi kilka rzeczy, to było ciekawe. Powiedział mi kilka rzeczy o takich grzechach, o których nikt nie wiedział. Moich. Ja z nich już pokutowałem, nie? Ale to było dla mnie takie w ogóle, wiesz. W ogóle powiedział, a pamiętasz w ogóle, wiesz, i mi tu. Dobrze, tych dwóch braci w ogóle, to są moi przyjaciele, którzy tam byli, no nie? Wiesz, nie o wszystkich rzeczach mówisz ludziom, które w ogóle w życiu przeżyłeś i z których pokutowałeś, no bo to też nie ma takiej potrzeby, tak? Więc od razu się zaskoczyłem, że tu w ogóle cała, w ogóle zaraz artyleria czuję, że pójdzie. To mnie wyskropie każdą chyba rzecz z mojego życia, tak? Od razu kazałem mu zamknąć mordę, tak? Ale potem, jak pokazałem zamknąć mordę, to się nie skończyło, bo on jeszcze do mnie mówi tak. A pokaż mi swój dowód, że masz do tego prawo. No ja mówię, demon zażądał dowodu osobistego. Mówię w ogóle, i tu się zaczyna mówić, po co z nim rozmawiasz? W ogóle rozmawiasz z demonem. Ja mówię w ogóle, a ja wiem, rozmawiam z demonem. I w ogóle mówię, co za w ogóle idiotyzm? No z demonem rozmawiam. I słuchajcie, ale zobaczcie, kilka wymian z demonem, a ja byłem zakręcony już jak byk na lodzie. Byłem już zakręcony jak byk na lodzie. Już w ogóle wiesz, już. W ogóle, ja już byłem wybity z tego rytmu. Duch Święty mnie nauczył, powiedział, nie rób tego. Się z chamem nie gada, to trzeba brać i lać. To nie ma dyskusji z tym, wiesz. My nie rozmawiamy z nimi. Mogę powiedzieć, zamknij się, milcz. Wydajemy rozkazy, komendy. Nakazujemy, rządzimy. Nigdy nie wdajemy się w dyskusję. Tam można na przykład pytać, jakie to jest. Działanie wywarne, czyli... Ale on kłamie! On kłamie! No nie wiem, widziałem takie zjawisko na przykład, że TB Joshua pytał po prostu o... TB Joshua ma do czynienia z czymś, z czym ty tu nie masz do czynienia na pewno. Absolutnie. My mamy normalne, nasze środkowoeuropejskie przaśne wymowy. TB Joshua ma swoje. On się tam zajmie nimi i on się nimi dobrze zajmuje. Wiesz, są w ogóle inne byty. Ludzie to w ogóle myślą, że demony to na pofruną i przyleciał. Nie przyleciał, to jest Afryka. Wiesz, są w ogóle inne rzeczy, nie? Inne. Poza tym TB Joshua robi, no, on robi bardzo ciekawą rzecz, tak? Dlatego, że on, bo on tam ma do czynienia z bardzo prymitywnymi demonami, naprawdę takimi, nie? I on w ogóle, on mnie zawsze pyta. Czasami z nimi rozmawiał, bo on je poniżał przez to. Widziałeś czasami, co TB Joshua robił? Brał na przykład w ogóle mikrofon, rozumiesz, i on, wiesz, na przykład jakiś tam przychodzi, o, ja jestem taki, wiesz, jestem, wiesz, a ten mówi, co jesteś. I mikrofon mu dawał do ust, mówi, na kolana, ten klękał, no nie? Mówi, teraz powiedz, kim jesteś, napowiedz, kim jesteś, wiesz. On mówi, o, jestem silny, taki, no to leżeć! Jeden się kładł, ten człowiek, ten mu daje mikrofon, a teraz kim jesteś? Tak? No kim? No bo to takie rzeczy robi z nimi, wiesz, nie? Przyjrzyj się do mnie. To, co przede wszystkim TB Joshua robi, to publicznie, bo on jest sobie tam, wiesz, to jest wielka telewizja Emanuel, tak? I on w ogóle jej poniża, tam on jej publicznie poniża. Tak? Publicznie jej poniża. No, u nas jest troszkę inaczej, nie? Chociaż czasami też tak się zdarza. Z tym, że to nie jest rozmowa. To jest coś takiego, że ty w ogóle kabaret z tego robisz, nie? I ty możesz go w ten sposób poniżyć, tak? Natomiast to są rzeczy, które
one są pod prowadzeniem Ducha Świętego. Są zmuszone jakby mówić. Ale to nie jest zasada, bo my nie możemy wprowadzić... Wiesz, ty możesz być pobudzony przez Boga do różnych rzeczy. Do różnych. Tylko że nie wszystkie rzeczy, do których jesteś pobudzony przez Boga, są stałymi zasadami duchowymi. Ja dzisiaj mówię o stałych takich wytycznych, które używają, może użyć każdy człowiek. A wiesz, jak jesteś prowadzony osobiście, ja też byłem bardzo różnie prowadzony. Ja miałem takie rzeczy kiedyś, przyszła do mnie babeczka taka, takie miała afro na głowie. Taka, wyglądała mi na taką główną księgową takiej spółdzielni jakiejś, nie wiem, z lat 70. Zupełnie nie wyglądała na zdemonizowaną. Przyszła, mówię, że tam ma bóle głowy, ma takie rzeczy, a Duch Święty do mnie mówi, wbij jej palce w uszy. Mówi, jak tam? No i tam, a mówię, wbij te palce jej! No to jej wbiłem, te palce. To ją musiało w ogóle zaboleć mocno, nie? Bo ja naprawdę wbiłem kawał palca w ucho, nie? I ona zaczyna tą głową tak powoli kręcić. Tak, 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 tak. I coraz szybciej. Za chwileczkę to tak nad tymi moimi palcami. Ja tak nad nią, no nie? I tak w ogóle, wiesz, Agata się na mnie patrzy. Ta w ogóle księgowa, w ogóle czy tam jak, lata z tej palem, i coś tam robi. No nie, to się mówi, wyjmij, ja wyjąłem, ona tak zrobiła i wyszedł z niej demon. No i co? A tylko raz mam taki przypadek. Raz w życiu. Ja nie mogę powiedzieć, że się ludziom w uszy palce wkłada. Wiesz o co chodzi, bo ja nie wiem. Ja nie wiem, to się raz tylko trafiła taka babeczka i koniec. Co dalej? Czy diabeł wie, co robimy? Diabeł, czy też demony, one wiedzą, co robimy, jeśli im to pokażemy. Poza tym, bo one nie mają czegoś takiego, że on może cię przez ścianę widzieć, z sąsiedniego budynku, to takiego czegoś nie ma. Ich w ogóle przesuwanie się to jest, one się mogą szybciej przemieszczać niż ludzie, ale też się muszą przemieszczać. W związku z tym, że nie są wszędzie obecne, tylko muszą się przemieszczać, to też nie zawsze widzą, co ty robisz. Niektórzy to ludzie na przykład myślą, że demon ich zawsze obserwuje. Ja mówię, nie obserwują cię demony. Ludzie na przykład myślą, że idą sobie gdzieś i demon za nimi cały czas chodzi. Ja mówię, to są zachowania obsesyjne. Mówię, pewnie ty masz do czynienia z demonami, tylko z demonami obsesji. Bo za tobą nie chodzi demon. Bywały takie przypadki, są rzadkie, że ten demon cię nie śledzi w ogóle. Rozumiesz? Bo to jest takie, to jest obsesja, że ktoś mnie śledzi. Ja mówię, nie śledzi cię demon żaden. Przecież demon, proszę cię, bez przesady. Także one mogą widzieć, co robisz, ale w pewnych środowiskach. Często na przykład jest tak, że ty wylatujesz do innego kraju i tam nie ma demona w ogóle. Tego, który cię tutaj w ogóle gdzieś napastował, nie? Nie ma demona. Chyba, że on jest, że był w tobie i z tobą poleciał. To tak, nie? Ale tak to nie jest. Dalej. Czy demony wiedzą, co myślisz? No absolutnie nie. No tego w ogóle nie. Natomiast one stwarzają różnego rodzaju sytuacje w życiu. Jeżeli ty w nich się poruszasz, no to one wiedzą teoretycznie, co ty zrobisz, no bo robisz tak zazwyczaj. Zazwyczaj na przykład. Na przykład, jeśli zazwyczaj się na przykład złościsz na męża, jak coś tam zrobi jakiegoś, tak, to demon obserwuje to i on wie, że ty tak reagujesz. I na przykład w tym momencie, kiedy mąż zrobi taką rzecz, w tym momencie demon jest gotowy na przykład do jakiegoś ataku, powiedzmy, nie? I kiedy ty zauważysz tą rzecz, w tym momencie wzrasta w tobie napięcie, jak zwykle, mówisz to, co zazwyczaj, wkładasz to jakiś potencjał i w ogóle wszedł demon na przykład, nie? Ale on nie wiedział, co ty myślisz, no. Tak samo myśli, które w nas powstają, one są, mogą być natury demonicznej, ale to nie oznacza, że demon w ogóle myśli twoimi myślami. Demon w jakiś sposób podaje ci różne informacje, które ty przyjmujesz, bo on cię dobrze zna. Bo wiecie, one w ogóle żyją bardzo długo tutaj na tej ziemi.
znają kulturę, znają podejście ludzi, znają psychologię, rozumiecie, no bo żyją tutaj, no wiecie, jak się żyje 80-90 lat, to coś się tam pozna w życiu, tak? No jak on bydlak żyje parę tysięcy, a pamiętajmy, one się nie rozmnażają, są cały czas takie same. Od początku jak były, tak są, te pokolenie przedadamowe, adamowe, te anioły, no to w ogóle, to, rozumiesz, to cały czas te same są. Dobra wiadomość jest taka, że kiedyś ludzie mieli większe problemy niż teraz. Bo liczba demonów się nie zwiększyła, a liczba ludzi się zwiększyła. Rozumiecie? Jak było kilka milionów ludzi na ziemi i demonów było tyle samo, to wtedy jakie kąko było? Jak czytamy Biblię, to widzicie, jak oni mieli zajawki, na przykład w Sodomie i Gomorze. Tam była taka na przykład frakcja, która chciała seks z aniołami uprawiać. Rozumiecie? Dzisiaj są różne zboczenia, ale nie słyszałem o takim zboczeniu na przykład w ogóle, żeby być najaranym na anioła. A oni tak mieli w Sodomie i w Gomorze. Człowieku. To dopiero musieli mieć w głowach. To były ataki w ogóle, nie? Czy mamy władzę nad drugim człowiekiem? Mamy władzę nad drugim człowiekiem tylko taką, jak ten drugi człowiek nam da. Albo na zasadach autorytetu, który posiadamy. Na przykład rodzice nad dziećmi, to też do pewnego wieku, tak? W małżeństwie mamy do siebie pewne prawa, jeżeli chodzi o autorytet. Jeżeli chodzi o im dalej od naszego autorytetu, tym wpływ się zmniejsza. Dlatego też my nie możemy zrobić czegoś takiego, że z każdego człowieka wyrzucimy demona. To tak nie działa. Z siebie możemy wszystkie wyrzucić. Z ludźmi, którzy są w jakiejś tam formule autorytetu naszego, możemy też to zrobić, ale nie ze wszystkich. Natomiast możemy związywać demoniczne siły, tak, które przeszkadzają nam w różnych dziedzinach, w innych ludziach, i to możemy robić. One nie wyjdą z nich, prawda? Ale w danej chwili nam mogą przestać przeszkadzać. Po prostu. No teraz w niedzielę na nabożeństwie na przykład, no mówię, uwielbiamy Boga, na ulicy mieliśmy na ulicy nabożeństwo, uwielbiamy Boga, no i ja tu stoję, tam miałem zamknięte oczy, uwielbiam Boga, otwieram oczy, stoi przede mną gość taki duży, stoi, mówię, no metr przede mną stoi człowieku, rogi satanistyczne, rogi mnie tutaj, bo i się w ogóle wiesz. I w ogóle, wie, Panie, w ogóle, no nie mogę w ogóle się skupić, mówię, no. W ogóle, wie, mówię, Panie Boże, mówię, Dusia, Dusia, no dobra, uwielbiaj mnie, dobrze, uwielbiam Boga, już jestem skupiony na Bogu. W ogóle, wiesz, ale za chwilę, wiesz, taka myśl, że On zasadniczo będzie w ogóle bałagan tu robił, nie? On tu nam bałagan zacznie robić. I tak sobie uwielbiam z tą myślą, że tu może być bałagan. I Duch Święty mówi, w ogóle połóż na niego ręce. Mówię, połóż, dobrze, połóż ręce, najwyżej dostanę w mazak, mówię, od niego. To w ogóle człowiek, no przychodzi, wiecie, na ulicy to jest inna sytuacja, wiesz, do kościoła, jak masz nabożeństwo w środku, no tak, to takie rzeczy, są różne rzeczy też w kościołach, no ale taka rzecz zazwyczaj to nie jest, bo tam ci się nikt nie przyjdzie, nie będzie tak się, bo go tam wyprowadzą, nie? A na ulicy, no mam prawo tam przyjść. Nie ma, wiesz, my, no i tam są różni ludzie. Miesiąc temu chodził człowieku taki, tamten, to w takiej czapce chodził z dworkiem i nas czarował tym dworkiem. Tu namaszczenia, ten... Ja mówię, w ogóle, to są, Boże, dla mnie całkiem nowe rzeczy. Chłop z dworkiem chodzi, na to mówię, ale przekląłem dzwonek i tu się mówi, przeknij to czapkę jego. Przeklinałem czapki, nie przekląłem tę czapkę, przekląłem ten dzwonek, usiadł, przestał dzwonić. Koniec. A dlatego w niedzielę w ogóle położyłem rękę na niego, w ogóle stoi, położyłem na niego ręce, zawiesił się, położyłem w ogóle i się modlę, po cichu się modlę, mówię, w imieniu Jezusa związuję te demony, które są w tym człowieku, zabraniam im działać, zabraniam im przeszkadzać w ogóle, w imieniu Jezusa. Zdjąłem z niego ręce, popatrzył na mnie, odwrócił się i poszedł. I koniec. Wiesz, bo przeszkadzał. Pawłowi jeden kiedyś przeszkadzał, jak czytamy, tak?
to go oślepi powiem. Nie będziesz widział do pewnego czasu. Ale tak, to może być demon, który nie wyjdzie, jak mu nakażemy, żeby wyszedł, bo on ma swoje zdanie i nas nie słucha. Demon jest związany z człowiekiem. Jeżeli człowiek chce, żeby demon był, a ludzie z demonami się zaprzyjaźniają, oczywiście oni nie wiedzą, że to są demony. Najczęściej. Ale jeżeli człowiek nie chce, aby odszedł demon od niego, to go nie wyrzucisz z człowieka. Możesz go na chwilę wyrzucić, albo na chwilę związać. Rozumiesz? Ale nie możesz go z niego wyrzucić, ponieważ on ma zgodę tamtej duszy. My nie posiadamy takiej władzy. My nie możemy tego zrobić. Nie możemy uwolnić człowieka, który nie chce być uwolniony. Ale możemy demona związać, kiedy nam przeszkadza. I w tym czasie, co nam przeszkadza, on nie, kiedy przeszkadza, on przestanie nam przeszkadzać. Kiedy my na przykład skończymy swoje zadanie albo odejdziemy, on z powrotem do niego wróci. Przyjmiałem kiedyś, bo moja teściowa, Agaty mama, ona się w konsekwencji wróciła do Jezusa, ale ona wcześniej zostawiła swojego męża i ona odeszła do takiego faceta i mieszkała z tym facetem. I to był tak naprawdę, to był lepszy facet niż w ogóle ten mój teść. To akurat jej się udało. Że ona tam odeszła od tego Romana. No ale dobra. No i tam, i my tam jeździliśmy, tam z Agatą, żeby tam nowo odwiedzaliśmy, wiesz, no, ona mamę, ja teściową odwiedzałem. No moja teściowa to była w ogóle bardzo serdeczna kobieta. To bardzo serdeczny człowiek, nie? No tylko była zdemonizowana. No. Jeszcze mnie nawrócona, jeszcze była, no i zdemonizowana. I ona na przykład miała taki rodzaj demona, to były też obsesyjne rzeczy, nie? Bo na przykład tak. Artur, zjesz coś? Mamo, nie jestem głodny. To ci nałożę. Dobrze. Raz, drugi, trzeci. Tak za każdym razem. Zjadę. Zjesz coś? Mamo, ja nie jestem głodny, zjadłem zupę. To ci już nakładam. No tak cały czas. Ja mówię, w ogóle wiesz. Ale to mi do niej nie docierało. Ja nieraz to masz pod nosem, mówię, nie dziękuję. To już idę. Mówię, nie słyszę tu do niej. Mówię, no. Mówię, nie chcę. Chcę. I któryś raz mówi, chcesz gołąbka? Ja mówię, nie chcę gołąbka. Już ci idę dać gołąbka. Mówię, diable w imieniu Jezusa. I przy stole się wszystko dzieje. No nie? Diable w imieniu Jezusa, związuje cię, nie masz prawa w ogóle działać. Mówię, w Danusi teraz. Ty. Cisza. Nagle, w ogóle tak, ani ona jakby nie słyszy. Ani ten w ogóle gach, co z nią tam mieszka, nie słyszy, no nie? I ona w ogóle zmienia zupełnie zdanie. Do końca mojej wizyty nie pyta mnie o nic już. Rozmawia z nami zupełnie taki sposób, jakby w ogóle coś nowego się stało w jej życiu, no nie? Agata tak na mnie. Wiesz, ja też byłem trochę taki, no wiesz, no przy stole związujesz demona nad teściową, tak? Bo ona ci chce nakładać ciągle coś do jedzenia, tak? I to, ale to mi przeszkadza, w ogóle przeszkadza mi to wszystko. Przeszkadza, bo ja w ogóle, wiesz, jestem tam, chcę im mówić o Jezusie, a ja nie mogę im mówić o Jezusie, bo ja ciągle jem. No tak? No już zaczynam być tym wszystkim, rozumiesz, rozgoryczony tą całą sytuacją, tak? Wiesz. Ja miałem różne, ja się wtedy uczyłem tych rzeczy dopiero, ale ja w ogóle się tego nauczyłem. Ja nieraz tak mam, że jak głoszę Ewangelię komuś na ulicy, podchodzę, rozmawiam z kimś, mówię, czy oddała Pani życie Jezusowi? Ona mówi, no, mówi, modlę się do Maryi. Ja mówię, wie Pani, ale się pytam, czy Pani oddała życie Jezusowi, że chciała Pani się nawrócić, oddać życie Jezusowi w ogóle. No, ale kiedy ja się modlę do Maryi, ja w ogóle, wiecie, na początku w takich sytuacjach ja nie wiedziałem, co zrobić, a potem mi Bóg nauczył, no zwiąż tego demona, no. No zwiąż tego demona maryjnego. Ja się nauczyłem na przykład stawać twarzą w twarz do człowieka i związywać demona. Normalnie stoję, jak głoszę, jakby w imieniu Jezusa, podły duchu nieczysty, ty, który mówisz do niej pod postacią Maryi, milcz teraz. A człowiek dalej stoi, wiesz, się patrzy na mnie. Ja mówię, czy pani w ogóle chciała przyjąć Jezusa? I patrz, co się stało. Kopuła się jej podnosi jakby. Czyli demoniczna siła na daną chwilę, związana przeze mnie, nie działa. Ja do niej mówię, głoszę jej Ewangelię, ja wiem, że ta kopuła jej opadnie zaraz. Bo to jej opadnie zaraz. Ale na ten czas, co zrobiłem?
podniosłem demoniczną kopułę, wrzuciłem ziarno Ewangelii do środka, rozumiesz? I niech se opada teraz. Już weszło do środka. Już będzie pracowało, bo ja wierzę, że to jest namaszczone słowo, które ja głoszę do niej. Ona już to ma w środku. Rozumiesz? To już nie będzie z niej wyparte. Ona może przyjąć lub nie, ale wiem, że wpadło do środka. Że możemy tak je związywać, ale nie możemy wyrzucać ich na stałe, jeśli człowiek nie chce być wolny. I dalej, jak usługiwać chorym psychicznie? No tutaj trzeba szukać Bożego prowadzenia, jak to robić, przyjaciele. Bo większość chorób pochodzi od demonów, chorób psychicznych, ale nie wszystkie. Także to też musimy to bardzo mądrze do tego podchodzić. Niektóre są spowodowane przez siły demoniczne, niektóre zaczęły się bez sił demonicznych, a potem powstały siły demoniczne. Bardzo, bardzo różnie. Czyli szukamy Bożego prowadzenia. Czy nałogi są demoniczne? Na początku nie, potem tak. One potem się stają demoniczne. Na początku nie są demoniczne. Czyli rozumiecie, jak ktoś zaczyna pić nawet codziennie, to nie nałóg jeszcze. To nie jest, tam nie ma demona. Nałogu. Tak? Demon głupoty jest. To jest ale nie nałogu. Tak? Na ile trzeba być gotowym, żeby wyrzucać demony? Tak naprawdę każdy jest gotowy, kto się narodził z Bożego Ducha. Nie ma czegoś takiego, że ty jesteś przygotowywany przez lata do wypędzania demonów. Tylu ile nas tutaj siedzi, mamy władzę nad demonami. Nad tymi, które są w swoim życiu, masz nad wszystkimi władzę. One widzą w tobie Chrystusa. Rozumiesz? Widzą Chrystusa w tobie. Chodzi o to, dlaczego w ogóle one nie boją się tego Chrystusa, którego widzą, bo ty go nie prezentujesz, nie manifestujesz, ale one wiedzą, że ty jesteś w Chrystusie. One to wiedzą. Ale póki nie zaprezentujesz, rozumiesz, to one będą siedzieć i będą przychodzić. To tak jest. Czy demona można zobaczyć? Tak, czasami możesz go zobaczyć. No oczywiście poprzez słowo wiedzy możesz zobaczyć, poprzez dar rozróżnienia duchów możesz zobaczyć. Możesz zobaczyć we śnie, możesz zobaczyć w wizji wewnętrznej, zewnętrznej. Możesz zobaczyć, nie? Natomiast to jest bardzo subiektywne. To jest bardzo subiektywne. Czy demony są w kościele? No zdecydowanie tak. Co zrobić, jeżeli człowiek uwalniany szaleje? No ja w ogóle zachęcam do tego, żeby uwalniać ludzi jak ludzi, w kilka osób, nie samemu, bo to może być naprawdę bardzo, bardzo duża porażka, nie? Jeżeli chodzi o to. Więc to są takie główne pytania. Teraz ja szybciutko powiem wam kilka spraw technicznych związanych z uwolnieniami. Dlatego, że ja w ogóle też temat uwolnień jeszcze głębiej pociągnę na zupełnie innym spotkaniu z wami. Ja dzisiaj chcę wam rzucam te rzeczy, żebyście o nich rozmyślali i króciutko wam powiem jeszcze teraz na takie główne sprawy techniczne, jeżeli chodzi o uwolnienia, ale na pewno poświęcimy kiedyś jedną godzinkę na dogłębny temat uwolnień. Więc pierwsza podstawowa rzecz to jest rozeznanie. Jak rozeznajemy? Po pierwsze po działaniach, rozeznajmy po działaniach, po stylu życia, po zachowaniach człowieka, to jest najpierw. Po drugie rozeznajmy po tym, co człowiek mówi, dlatego z człowiekiem trzeba porozmawiać, prawda? Z obfitości serca mówią usta. No i tutaj następnie dwa dary duchowe, dar rozróżnienia duchów i dar słowa wiedzy. W ten sposób rozróżniamy, patrzymy, z czym mamy do czynienia. No ale że dary działają w duchu, czyli tylko wtedy, kiedy Bóg chce, za wyjątkiem modlitwy w innych językach, to tak naprawdę przede wszystkim najczęściej opieramy się na tym, jak wygląda obserwacja człowieka, działania, co człowiek mówi. To są te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. No i co? Bywa, że mamy zapytać o imię, bo to jest ważne. Nie zawsze tak jest, słuchamy Ducha Świętego. Patrzymy też, przyglądamy się analizie, analizujemy życie człowieka, któremu pomagamy, bo dowiadujemy się o tym człowieku różnych rzeczy. Czasami możemy od kogoś się nawet dowiedzieć. Często, jeżeli na przykład chodzi o dzieci, no to dobrze porozmawiać z rodzicami.
dowiedzieć się w ogóle, co to jest za zjawisko. Czyli wywiad jest mega, mega, mega ważny. Tym, nie? Bywa też, że będziesz czuł zapach i Duch Święty ci powie, co to za demon. Po zapachu. Też tak bywa. To przedziwne rzeczy, ale tak to bywa, nie? Na przykład duchy homoseksualne śmierdzą chlorowodorem. Na przykład. Tak jest. I teraz tak. Główna rzecz, jeżeli chodzi o uwalnianie. Nakaz. Proszę was, oswójcie się z tym. Nakazujemy. Nakazujemy. Słuchajcie, wbrew wszystkiemu, ważną rzeczą jest nasz ton głosu. Ważną rzeczą jest to, jaki potencjał emocjonalny to wkładamy. Nie słuchajcie tych religijnych takich tekstów pod tytułem, że wiesz, one wychodzą za pomocą w ogóle autorytetu. To w ogóle to nie o to chodzi, nie? Ja znam kupę ludzi, którzy mają autorytet, a demony się z nich śmieją. Tak? Oni w ogóle nie pokazują tego autorytetu. No. No nie pokazują autorytetu. Dam ci przykład. Jesteś człowiekiem, który ma prawo być w tym kraju traktowany w ogóle z szacunkiem, w ogóle jesteś Polką, jesteś Polką, w ogóle tutaj Polka z krwi i kości, w ogóle mam prawo, idę sobie po ulicy, jestem Polka jestem. I teraz co, podchodzi do ciebie gwałciciel, chce cię zgwałcić. No i co? Co mu powiesz? Jestem Polką, żyję w polskim kraju, władza jest za mną, proszę konstytucję wyciągnąć. Nie wolno mnie gwałcić, proszę mnie nie gwałcić. Precz ode mnie, nie gwałć mnie. Jeśli tak zrobisz, no to co? Będziesz gwałcona. Ale jeżeli szybciutko wyjmiesz kluczyk od samochodu i wbijesz mu w oko, jeszcze przykręcisz. Aż ci krew tryśnie na gwiazdek, gwarantuje cię, że nie będziesz gwałcona. Tego się uczy na samoobronie kobiety. Wyjmij kluczyk, wbij mu w oko. Szybciutko to zrób. Szybko. Nie masz kluczyka, to wbij coś innego. Noż, scyzoryk przy sobie. I od razu krzycz. I krzycz. Proszę ciebie. I w oko. Ja! Jest różnica między wyjęciem konstytucji i mówieniem jestem Polką? Wielka. Rozumiesz? Ta konstytucja ci nie pomoże. Nie pomoże ci mówienie, że jesteś Polką, że ci się należy swoboda obywatelska i w ogóle. Prawda? Tak samo jak ci się złodziej włamuje do domu, prawda? To co zrobisz? Będziesz, proszę ciebie, rozmawiał ze złodziejem. Przepraszam, panie złodzieju, już powiedz, zechcia ewentualnie, bardzo przepraszam. Nie potrzebuje się pan tej łapy, to jest niemoralne. Nie powinien. Prawda? Nie, weźmiesz stołek i przeżniesz łeb. W imieniu Jezusa. Tak? No tak zrobisz. I to jest normalne, co zrobisz, tak? Gary Blake on o tym mówił. Mówi, ja bym nie wzywał, mówi policja, ja bym koronera wezwał. To ja bym się do mnie włamywał. Tak? Lew wisi strzelba na ścianie, tak? Przeładowałbym. Czekał, aż wejdzie. Koniec. Tak się postępuje z demonami, tak? Nakaz. Mówisz, rozumiesz? Mówisz. Nauczają też w różnych klubach, że się nie kładzie rąk. Nie bój się, że ten demon przelezie na ciebie. Cię Duch Święty prowadzi, kładź ręce, ja kładę na zdemonizowanych ludzi. Ja kładę ręce na zdemonizowanych ludzi, mnie nic nie rusza. Mnie tylko rusza księga Ageusza. Rozumiesz? Ale są ludzie, to młodzi w wierze, ja mnie nie ruszę, go tam nie dotykaj, bo jak ty go dotkniesz, to zaraz będziesz marudził, coś mnie tam przekroczy, ci w życiu skrzypi. Rozumiesz? Ty go na razie zostaw, tak? Ale generalnie to nie ma prawa cię dotknąć. Jak my byśmy myśleli, że przepraszam, teraz załóżmy 60% chorych ludzi ma w sobie demony na przykład w takich czy innych konfiguracjach. No to co teraz? Ja będę się zastanawiał, na którego położyć rękę, na którego nie, może ja w rękawiczce będę kładł na niego rękę. Tak? Ciążówkę będę nosił, proszę ciebie, chlast szybko nałożę. Przecież ludzie, no bez histerii, tak? Co ci demon zrobi, tak? Czy paznokcie może opuścić masz? Tak? Masz zęby to gryź.
Co robimy bardzo ważne? Patrzymy w oczy. W oczy patrzymy. Nie uwalniamy ludzi zamkniętymi oczyma. Rozumiesz? Ja tak się patrzę, jak ludzie uwalniają, to ja mówię człowieku, oczy zamknięte. Szarabarabarabarabarase! Ja mówię, czego ty do niego gadasz w innych językach, on nie rozumie. Czy ty widziałeś kiedyś, żeby w ogóle w Biblii było napisane, że w innych językach się demona wypędza? A on siedzi człowieku i czeka w ogóle, że ty zaczniesz gadać w jego normalnym, rodowitym polskim języku. Powiedz do niego, wejdź łajzo! On od razu zrozumie. A nie ty, szarabarabarabarase, oczy zamknięte. Ja mówię, człowieku, no oczy zamykasz. Primo, nie zamykamy oczu dlatego, że oczyma możesz uchwycić demona. Nie wiem jak to działa, ale oczyma się chwyta demony. Patrzysz, ja mówię, oczki otwarte, oczki. Kiedyś uwalniałem taką kobietę, dwoje przyszło do kościoła, brat i siostra. Brat stał w jednej części kościoła, uwalniałem siostrę. Upadła na ziemię. I Duch Święty mi patrzy jej w oczy. Tak jej przystawiłem twarz do jej twarzy, proszę Ciebie, i zaczęły demony z niej wychodzić. Jak z niej zaczęły wychodzić demony, to tamtego wyrywało z butów. Te same demoniczne siły krążyły między nimi. To było rodzeństwo. Wiecie, szok. Od urodzenia demony się wymieniały między sobą w ich życiu. A druga sprawa, dlatego nie zamykasz oczu, bo ty nie wiesz, co się może wydarzyć. No człowieku, że to jest zdemonizowany człowiek, rozumiesz? Ci wylutuje, rozumiesz? To ty będziesz wiedział, z której strony. Znaczy, jak w demonicznej sile wylutuje człowieku. Rozumiesz? A to taką siłę potrafi mieć, rozumiesz? Jak to dasz mu się, jak dasz człowiekowi działać, jak dasz demonowi działać w człowieku, to to jak, rozumiesz? Jeden gość, to przecież jak zapał atak demoniczny, to takie popielniczki, takie na takich trzech prętach co stały, no nie? Przy kinach, czyli to wziął, to zawiązał. Wziął to człowieku, zawiązał z trzech drutów zbrojeniowych jak palce. To teraz sobie wyobrażasz? By ci wycedził, to trzeba potem uzdrowienie dla ciebie szykować. Się tak nie robi. Oczy otwarte, patrzymy na sytuację, kontrolujemy. Ja w ogóle nie wiem skąd to się wzięło w tych kościołach, że tak oczy zamyka ciągle. Jest napisane, że Jezus się modlił, wzniósł oczy ku niebu, patrzył w niebo człowieku. Teraz wszyscy oczy zamykają. No dlaczego ty oczy tak zamykasz ciągle? Co tam masz do ukrycia w tych oczach? Ropę? Margaryny nie jest, nie wiesz, miał ropy. Naprawdę lubię margaryny ropa. Są tłuszcze otwardzone. Następnie. Bywa, że jest potrzebne kilka spotkań. Więc czasami jest tak, że to na jednym spotkaniu demon nie wyjdzie do końca. Albo jak wyjdzie, to wyjdzie część. A więc jeżeli usługujemy ludziom, to liczmy się z tym, że czasami jest potrzebne kilka spotkań. Ale na pewno to nie jest tak, że się dwa lata z kogoś demony wypędza. Człowieku, dwa lata to w ogóle to by w nim wszystko się działo i to jeszcze byś miał, by dawno wyszło, wiecie. To nie jest prawda. Masz kilka spotkań, wiesz. Zawsze krótki czas jakiś. Dalej, wychodzą zazwyczaj z oddechem. Najczęściej wychodzą z oddechem. Dlatego, jak usługujesz człowiekowi, którego uwalniasz, to przede wszystkim poproś go, żeby się nie modlił. Niech on się nie modli, niech on nie blokuje dróg oddechowych. Bo to ludzie zawsze chcą pomagać. Ja mówię, nie pomagaj mi, ja naprawdę jestem super fachowcem. Ja wiem, co ja robię, nie? Nie pomagaj. Usiądź się spokojnie. Daj się zoperować. Niech się nie modlą, to raz. Niech tam nikt nie bełkocze, bo on zaraz szalabar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 
Teraz uczycie się modlić. Ale nie wtedy, kiedy się uwalnia od demonów. Jak się uwalnia od demonów, to się siedzi cicho. Jeśli tak jakby do, byś poszedł do dentysty, proszę ciebie i powiedział, no mnie boli, tam mnie boli, u ciebie, no to jest spokój. No. Na wie, co robi, to jest fachowiec. Smith Wigglesworth tak mówi, jak oni mu tam uwagę zwracali, co on robił, a Smith to potrafił naprawdę, tamten to człowieku. Przyszła kobietka, puchlinę wodną miała taką, dwie koleżanki go wprowadziły na scenę. Człowieka, ona ledwo stała tam, między nimi. A Smith podszedł, proszę ciebie, on strasznie ludzi lał. I podszedł, jej boksa, człowieku, to ona padła na ziemię. Podnieśli ją, drugiego jej boksa, w ten brzuch, proszę ciebie. Jak dał jej drugiego boksa tam ze sceny, jeden z drugiej, ty bestio, mówi jak u niego. Na początku tam ktoś siedział, mówi, co robisz? A on ta leży, te stoją, a Smith mówi do niego tak. Znasz swój fach? Pewnie tak, ja znam swój, nie przeszkadzaj mi. Smitha nic nie ruszało. Podnieśli ją trzeci raz.
Jak jej przyrżnął, trzeci raz padła, wstała bez puchliny. Momentalnie wodniak zszedł. Do niego się strasznie ciepiali, że on uderzał ludzi. Rozumiecie? A on mówił, ja walę w diabła, człowiek dostaje przy okazji. To klasyczny tekst w ogóle Smithowy Kessworda. A więc niech się nie modlą, kiedy wyrzucasz demony, powiedz. Niech siedzi, ma otwarte usta, niech nie blokuje kaszlnięć, niech nie blokuje w ogóle oddechu. Trzeba kubełeczek na wymioty, czy torebka, jakby się zżygał, nie ma żadnego problemu. Tak? Bo one mogą powodować torsję, bo najczęściej przez usta, przez nos, też przez oczy i też przez dłonie, to najczęstsze drogi. Też w inny sposób, ale to przede wszystkim to jest to. Następna rzecz to jest taka, i o tym będę mówił do was troszkę więcej we wrześniu, czyli w prostej, szybkiej rozmowie przeprowadzamy człowieka przez takie krótkie pytania. Oczywiście, jak cię Duch Święty do czegoś poprowadzi, to ty zrób to. Natomiast bardzo częstym problemem to jest w ogóle nieprzebaczenie. W ogóle w Polsce o nieprzebaczenie to klasycznie możesz pytać, bez prowadzenia. Przebaczyłeś wszystkim. Rozumiesz? O, to taki wiesz. Jeżeli ktoś ci jeszcze pokaże Duch Święty, niech pokutują ludzie. Pamiętaj, zawsze jest jeden główny mocarz. Zawsze jest jeden demon w człowieku, który jest prezesem. Zawsze. Reszta może być pomniejszych, to są strażnicy często, natomiast jest jeden zawsze główny. W Polsce mamy ułatwioną sytuację, bo w większości przypadków jest to odrzucenie. Więc rzadko inaczej. Nie? Czasem bywa inaczej, ale to rzadko. Może nawet je przeczytam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem takich głównych. Odrzucenie, najczęstszy mocarz to jest odrzucenie, potem nieprzebaczenie, potem jest duch gniewu, potem lęk, depresja, czyli duch ściśnienia, duch czarów, demon seksualny i demon religijny. To takie główne byty, którymi spotkasz się tutaj. I który z nich jest zazwyczaj, w zasadzie, który z nich jest mocarzem, najczęściej jest to odrzucenie. Co jeszcze jedną bardzo ważną rzecz robisz, pouczasz człowieka o tym, co się będzie działo. Czyli człowiek nie jest nieświadomy, to jest w ogóle najgorsza rzecz, jak jest taka głupawka w ogóle na tych spotkaniach charyzmatycznych. Wszyscy kładą ręce, krzyczą na tego człowieka, ten człowiek nie wie, o co kaman w ogóle, rozumiesz? To nie tak, to na tym kontrola musi być. Na jednym spotkaniu człowieku, taka była właśnie zajawka charyzmatyczna. Facet w ogóle w tym wszystkim wziął mu klucze, wypadły mu. Tak się schylił, żeby te klucze znaleźć. Jak zobaczyło go dwóch, że on tych kluczy szuka, znaczy nie, że klucze, tylko że się zgoł, no to już, że demon z niego wychodzi. Podlecieli do niego, ręce na niego, wyjdź w imieniu Jezusa i tam grozi, a ten w ogóle, ja kluczy szukam, kluczy, a ten, który się żyje, duchu kluczy, wyjdź! W ogóle wie, rozumiesz, że to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Bóg nam dał w ogóle rozum. To ludzie domyślą, że to musi temu towarzyszyć taka atmosfera, że to wszystko się wywala do góry kołami. I to wtedy jest dobrze, to demony wychodzą. Ja nie wiem, czy to tak ma jest dobrze. Takie kongo się zrobi, rozumiesz? No to dobrze się filmuje, bo to się fajnie w internecie puszcza. Ja też tak w ogóle kiedyś myślałem, mówię, większy hałas, tym w ogóle rozumiesz, tym ja będę miał lepszy po prostu, wiesz, odbiór ludzi, nie? Bo potem takie tutaj, wiesz, z terroryzmem tak super wywala demony. Tylko to nie o to chodzi, że to się... Tu chodzi o to, żeby to w ogóle miało skuteczność dobrą, tak? Czy to się człowiek liczy, no ludzie. To w ogóle chodzi o człowieka, wiesz? Rozumiesz, to chodzi o to, by człowiek był wolny, a nie człowiek jest po uwolnieniu, człowiek wygląda, jakby go człowieku kombajn przejechał. Wiesz, no? Zbity człowieku, tu go potłukli, tam go potłukli, rozumiesz? No przecież jak ja słucham, co ludzie robią, to mówiłem ostatnio tutaj niektórym, człowieku, babeczka zaczęła do nas przyjeżdżać babeczka, bo tam uwalniali człowieku. Robili jej głupoty różne, nawet jej kazali człowieku, myli jej te zęby, czyścili szczotko człowieku w oleju z Jerozolimy, co ją przywieźli, mówię, że demony wyjdą teraz, jak tym olejem jej zęby wyczyszczą. Ja mówię do niej, zęby ci czyścili olejem z Jerozolimy. Mówię, a dlaczego? Z Ziemi Świętej olej przywieźli. No, olej masz. Ja mówię, wyszedł?
Ona mówi, nie, jest mi gorzej. Ja mówię, no panie człowieku, jakby umyli zęby, też by było gorzej, olejem. Tak? No ale co? Tak wygląda w ogóle charyzmaniatyczny w ogóle świat w Polsce. Rozumiesz? Szaleństwo. Wiesz, a im większe szaleństwo, im takie fajniejsza impreza, no to jest lepiej. To nieprawda jest. To jest nieprawda. To w ogóle autorytet, w ogóle pouczamy człowieka, ja do człowieka mówię, słuchaj, siadaj sobie, będą się działy takie, takie rzeczy, nie przejmuj się tymi rzeczami i co robię? Ja nad tym biorę kontrolę, mówię, ufasz mi? Ufam. I dobrze mówię, jestem godny zaufania. Zrobię to jak należy. I ostatnia taka rzecz, bardzo ważna, jedna osoba zawsze lideruje uwolnieniu. A nie człowieku, że tutaj jest czterech czy pięciu i wszyscy do demona krzyczą. Ludzie mówią, że to demon wyjdzie. Ten mówi, Misz, tamten drugi, jak masz na imię? Wiesz, demon siedzi. Bo on się, my jesteśmy jego szefami, zrozumcie to. Może do różnych demonów mówi. No, do różnych, oczywiście. Rozumiesz? Ten go związuje, ten go gromi, tamten go w człowieku szarpie, rozumiesz? Bo też szarpią ludzi bardzo, szarpią, strasznie szarpią. Biorą tak za głowę i tak szarpią człowieku, wiesz, nie? Robią straszne rzeczy ludzie. Myślę, że to wszystko ma spowodować, że ten demon z tego człowieka wyjdzie. Demon wychodzi z człowieka, kiedy ty w autorytecie, tak, stając na prawdzie, prezentujesz siłę Boga. Wtedy wychodzi demon. Wtedy. A nie wtedy, kiedy się człowiekowi afro rozwala. Najbardziej do te babeczki. Później ja się patrzę, jak one wyglądają. Mają te włosy po tych uwolnieniach człowieku w prawo, w lewo, bo ich tam poczochrają ze wszystkich stron. Wyjdź, wyjdź. Ja mówię, jeden lider. Ludzie, w duchowej rzeczywistości zawsze jest jeden lider, reszta jest z boku. Ja mówię człowieku, liderujesz temu, to lideruj. Wyrzucaj demona. Ja będę tutaj stał i będę cię wzmacniał. Będę miał słowo wiedzy, to ci powiem na ucho. Tak? Czy nie będziemy wydawać pięciu nas, nie będzie demonowi komendy wydawać, bo demon nie wykona żadnej. Jeżeli demon słyszy więcej niż jedną komendę, to nie drgnie. Nie drgnie. To tak działa. Ja mam w ogóle bardzo taki ogólny zarys tego wszystkiego dzisiaj podałem. Chcę, żebyście zrozumieli, że my posiadamy absolutną władzę, umiejętność do tego wszystkiego, natomiast tak? My potrzebujemy to w sobie wszystko poukładać. Będziecie tego słuchać, przysłuchajcie sobie tego jeszcze kilkakrotnie. Niech to w ogóle w was wejdzie głęboko. Jesteś w Chrystusie, masz władzę nad diabłem. Absolutną władzę. Główne twoje zadanie to czyszczenie swojej duszy, żeby diabeł nie miał co żreć. Tak? Jeżeli bierzesz się za uwalnianie, tak? To robisz to w sposób zdecydowany, stajesz na autorytecie, w autorytecie, na prawdach Bożych, jesteś człowiekiem, który prezentuje siłę Boga, tak? I co? W mądrości. I co? Nie gloryfikujesz tego diabła. Nie podnosisz go do jakiejś wielkiej rangi. Nie robisz z tego wielkiego halo. Po prostu wyganiasz demony. I tak do końca życia. Najpierw powyganiaj z siebie, a potem wyganiaj demony z innych ludzi. Demony wyganiamy z wierzących, bo do niewierzących i tak wrócą. Także nie ma specjalnie potrzeby z nimi wyganiać. Rozumiecie? Bo po co? Niewierzących to do Jezusa najpierw prowadzimy. Możemy ich uwalniać w trakcie, ale prowadzimy ich zasadniczo do Jezusa, bo oni muszą mieć odrodzonego ducha, bo inaczej to jest po prostu masakra. Nie? A więc tak działamy. Pomódlmy się, kochani, bo już jest 15 po 10. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy wieczór. Dziękuję Ci za to słowo, które było uwolnione do ludzi. Ojcze, ja chcę, aby to słowo pracowało w ludziach, aby to słowo zmieniało umysły ludzi. Duchu Święty, ja chcę, aby to słowo było przyczynkiem do ich sukcesu w dziedzinie wolności od demonicznych sił. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech ludzie, którzy tutaj są, Ojcze, biorą autorytet nad każdą demoniczną siłą w ich życiu, a potem w życiu ludzi, do których ich poślesz. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci, że Ty jesteś z każdym z nas teraz. Amen.